No ja widzę to jako grono osób wspierających się nawzajem, po których widać by było chęć szczerej pomocy, no i ogólnie robiliby to bezinteresownie, no sytuacja, w której liczyłoby się dobro drugiej osoby, a nie chęć zyskania czegoś. I ogólnie, no sytuacja byłaby to obustronna, no przykładów mogłoby być miliony, jak można sobie pomóc, no nie wiem, no najlepiej by to zrobić na jakimś takim spontanie, nie? No i wszystko. Gościu w ciemnym zaułku po prostu tańczy breaka i po prostu to jest taki zaułek, no taki samotny, nie? Że w samotności to robi po prostu i tyle. I wyobraziłem sobie osobę siedzącą w ciemnym pomieszczeniu na krześle obrotowym, która będzie się obracała. Ona będzie słuchała szeptów, wdechów i wydechów w ogóle. I ona będzie ubrana w, nie wiem, no, jakiś strój asasyna czy coś, w ogóle kaptur mnicha czy coś takiego. No i na koniec ona zdejmuje kaptur i jest taki tutaj wers, kogoś kim nie byłem. I po prostu pokazana jest twarz w masce białej i to tyle. No ja ogólnie widziałbym to tak, że obraz przedstawiałby trzy moje zdjęcia z różnych okresów mojego życia, przykładowo tam szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum oraz zdjęcia jak wyglądam w dniu dzisiejszym. No, czyli... Po prostu, wiadomo. I wyglądałoby to jeszcze tak, że byłoby do tego coraz wolniejsze bicie serca, ponieważ wraz z wiekiem uspokajałem się, coraz bardziej się ogarniałem. Można było jeszcze dodać coś takiego, że kamera byłaby z pierwszej osoby i byłaby ustawiona godnie, znaczy wraz z wzrostem, jaki wtedy byłem. No i co? I na przykład jeszcze do tego można było dodać różne na przykład zabawy, które w dniu... znaczy... Kiedy jak byłem mały, to po prostu w które się bawiłem, a na przykład teraz jak w dniu dzisiejszym, że idę normalnie już kiedyś, że biegałem, teraz że idę i... Ja po prostu to widzę tak, że jest pusty pokój, stoję tylko ja, przede mną jest lustro, jest ogólnie ciemno i gdy Kamil patrzy w lustro, to z drugiej strony, znaczy po drugiej stronie jest Dagon, czyli po prostu lepsza wersja mnie, który jest dobrze ubrany i patrzy z wyższością na Kamila, który Kamil ma założoną maskę na sobie, która ma odzwierciedlać Dagona. I ona w dążeniu bycia nim staje się coraz cięższa, aż w końcu pęka, w momencie gdy pęka maska, to pęka i lustro. Alfa byłaby jako wschód słońca, przy której w sumie jest wszystko, ale człowiek taki zajechany, właśnie trochę nieszczęśliwy. A czas na Omegę jako zachód słońca, który ogranicza trochę materialnie, jest tego mniej, ale zmienia poglądy i chęci do tego życia. Stęskniłem się. Taka chwilowa tęsknota za tym, co było za tą Alfą. Obraz przedstawia mnie idącego samotnie lasem, rozważającego nad swoim życiem i szukającego odpowiedniej drogi, by już więcej nie błądzić. Ciągle bym szedł, w pewnym momencie bym zaczął biec. Kiedy bym szedł, bym spotykał różnych ludzi, ludzie by coś do mnie mówili, ale przez to, że już nie patrzę za siebie, tylko patrzę w przód, po prostu nie zwracałbym uwagi na tych ludzi, oni byliby za mną, dalej by do mnie mówili. Ja bym po prostu ciągle szedł. Chłopak jest ranny ogólnie życiem, jest przybity do łóżka, ponieważ ma kontuzję. No do tego jeszcze go przytoczyła ta śmierć ojca. No stara się poruszać, bo ma ogólnie kontuzję kolana. Stara się ogólnie rozchodzić to, żeby tej kontuzji po prostu już nie było, zapomnieć o niej. No i wchodzi na boisko, łapie piłkę, spatrzy się w górę i rzuca za trzyny. Widzę to jako na pustym polu. Osobę ubraną jednocześnie elegancko, ale niedbale, z jakąś dziwną, rozwichrzoną fryzurą, jakieś, nie wiem, pognięcione spodnie, niedopasowane skarpetki, która dyryguje orkiestrą, której nie ma. Ja bym postawił na minimalizm i generalnie przez całą wypowiedź bym wstawił martwy obraz, nie wiem czy to się tak nazywało, jak się kończył czas antenowy w telewizji. I przez całą wypowiedź generalnie bym to tak pozostawił. To ja mam na to taką wizję, że ogólnie musiałoby być obok mnie jakiś harmider straszny, najlepiej na ulicy, kamera jest od góry na mnie i później tak... Coś takiego jak w reklamie Adidasa, że ja to po prostu palę sobie śluga i to na przykład mówię, jest mój głos, jest mój lektor, jest takie, jest do góry, jest następne, czyli jest przede mną kamera i później chciałbym reakcję mojego oka, tak jak się otwiera, takie i to trzecie. Ja widzę po prostu twarz zwykłego człowieka styranego życiem straszliwie, takiego ćpuna typowego. Jest tam stół. Ciało i otwarty mózg, w którym człowiek sprawdza, co się w nim zawiera. A obok tego stoi druga osoba, która pokazuje taki jakby slajd swoich myśli i tak się kończy.
przykładam rękę do głowy i kolejne ujęcie jest tak, jakby ta ręka wchodziła w moją głowę, zaciskała się na płacie czołowym i zbierała tą czarną maść. I po tym jest takie jakby rozjaśnienie całego ekranu, tak jakby na biało. Ja mam tak do ogółu, że to może być jakaś zmyta, że tak powiem, osoba idąca jakąś drogą i pojawiające się po lewej, po prawej obrazy te myśli, co mamy w głowie. Na końcu tej drogi po prostu wychodzi nam jakiś charakter, jakaś osoba dokładnie. W ten sposób, że po prostu im dalej się ktoś idzie tą drogą, tym bardziej staje się sobą na przykład. No to ja mam w głowie obraz postaci prawie gołej, która ma wypisane na sobie jakieś wzory, nie? I stoi na środku pola i po prostu światło na nią pada ostre, nie? Nagrać rozgwieżdżone niebo nocą, poklatkowo, żeby było widać na nim ruch i na pierwszym planie tylko i wyłącznie klepsydra. Jest osoba w pustym polu, klęka, upada, złości się, później pojawia się w nim determinacja, a przed nią pojawiają się osoby, które będą chciały skrzywdzić ją, a ona sobie z nimi radzi. Bez względu na to, czy pozabija je, czy nie, i do tego możemy wykorzystać naszą grupę ninja. Tak, żeby to było nagrane z perspektywy ludzkiego wzroku, że idę pośród was tutaj szczęśliwych ludzi, przypominam swoją szczęśliwą rodzinę, która tam do mnie coś pokazuje, jest szczęśliwa. Na końcu podchodzę do lustra i pokazuję siebie szczęśliwego. Mój obraz jest zbyt prosty, żeby cokolwiek opisywać. Nie mam żadnego pomysłu. Melanż każdy sobie może zobrazować, ćpanie również, a poniewieranie się po ulicach i osiedlowy styl życia to każdy wie, jak wygląda. I nie będę przedłużał, podam dalej. Ja w sumie niczego szczególnego nie mam, tylko widziałem coś takiego jak w filmach, kiedy widziałem, że jest osoba w jednym miejscu ciągle i po prostu tłoczy mi, albo tutaj na przykład mnóstwo, jakaś klasa. Ja ciągle w tym samym miejscu na środku, albo na przykład, kurczę, jakiś pejzaż inny, ja znowu w tym samym miejscu, ośrodek, ja znowu w tym samym miejscu na środku, ja tylko coś takiego myślałem. Widok będzie zatłoczonego takiego miasta, pełno samochodów, będą zapierdzielać w różne strony. Będzie cisza i będzie tylko chodził ten tik-tak mikrofonu, metronomu i będzie właśnie to ten tekst mówiony. Ja to widzę tak, że jest rodzina kochająca się, jest osoba, której coś wychodzi w życiu i taka scena nagle powstaje, że jest kłótnia z rodziną i ta osoba wychodzi z domu pod wpływem, spotyka swoich złych znajomych i zaczyna z nimi ćpać i traci wszystko, co ma w życiu, po prostu wszystko.